Proszę, ja zacznę. Dostać wróć misiem, jak miś uwielbiać miód. Nie znasz tego? Nie. Żałuj. Żałość. To są smurfne hity wolumen 1. Serio? Tak. Chciałbym tylko dodać. Może nie równocześnie, Cezew. Dokładnie tutaj pojawi się ten komentarz z naszym programem. Ja nie umiem się dzisiaj wygadać. Cały program będzie tym komentarzem. Dzisiaj zrobimy komentarz o naszym programie. How about that? Witajcie w trzecim odcinku programu Chciałbym Tylko Dodać. On chciałby tylko dodać. W którym rozmawiali będziemy na temat zaproponowany przez jednego z naszych widzów. Rychu Rych, pozdrawiam cię serdecznie. Rychu Rych, chcielibyśmy cię pozdrowić. Temat brzmi, czy to świat jest zniewolony, czy to ja jestem p***lony? Słucham. Cezew, wydaje mi się, po ilości czasu, którą z tobą spędziłem, wniosek nasuwa się jeden. To ty jesteś p***lony. Ale słuchajcie, dajcie mu, napiszcie, że on jest bardzo zabawny i dajcie mu dużo lajków, bo im bardziej on jest żałosny, tym ten program zyskuje, naprawdę. On ma takie suchary, że ja po prostu potem nie wiem, co ja mam ze sobą zrobić. Natomiast w przypadku Cezefa, chciałbym, abyście propsowali jego hip-hop. Dużo mówili o tym, że ten hip-hop jest dobry. Dobry! On w ramach podziękowań dla was będzie wam przez telefon rapował zwrotki. Tak jak wiem, rapuje zwrotki. Targuję się sumiennie i chyba się nie zmienię. To ja jestem pragnienie, wyostrzam powonienie. Domyślam się, że zakończenie to ból wliczony w cenę. Jak Turcom już ciknieje, to wszystko i się śmieje. Myślę, że 11 września samolot amerykańskich linii lotniczych i służb specjalnych wdolił się w Pentagon oraz w dwie wieże. Dziękuję, do widzenia i to wszystko to reptilianie. Opowiadając o tym, jaki jest świat i czy on jest normalny, czy nienormalny, no to w pewnym wieku myślę, że każdy przychodzi taki moment zwątpienia i nie wierzy w siebie, uważa, że wszystkiemu winny jest świat. Potem uważa, że... To jest chyba wpisane w proces dorastania. Tak. Potem uważa, że może coś z tym zrobić, a już myślę, że ja tak za 10-20 lat to już po prostu zwieszę tę głowę, zwieszę ręce i zacznę sobie żyć taką... Zaakceptuję to, co się dzieje. Tak, ja myślę, że jest taki proces akceptacji w pewnym momencie, nie? Więc tak, moja teoria na temat świata. To, co ty powiedziałeś wcześniej, czyli reptalianie. Ja oczywiście się tutaj zgadzam, to oni pilotowali, oni są nieśmiertelni. UFO. UFO! Reptalianie UFO, ludzie gady. To oni pilotowali samolot. Obama pilotował wszystko. Obama jest reptalianem, to jest oczywiste. To oni pilotowali samolot, który uderzył w World Trade Center. Mój wniosek jest taki. Są ludzie na tym świecie, którzy przejrzeli ten spisek. Tak. To są ludzie, którzy tworzą nowy sezon z Archiwum X. I w tym sezonie wyjaśniona zostanie ta teoria spiskowa. Ja w to wierzę. Oglądałem wczoraj pierwszy odcinek z Archiwum X. Mhm. Jest dobre. Się. Jak ona się nazywa? Skali. Wygląda jak taka płaszka. Ma jest w ogóle strasznie chuda, obciągniętą ma tą skórę i wygląda bardzo dziwnie. Albo jak taka wódliszko, kobieto, coś tam dziwnego. Może ona też jest rado. No tak, ona wygląda jak jakiś jaszczur. Stary, ale wyobraź sobie, pracujesz w fabryce szkla... Fabryka jeży. Kiepy w ogóle. Stary, ja bym chciał sprzedawać kiepy, tak już wypalone papierosy i tak dla żuli. Ja myślę, że każdy palacz to jest fabryka kiepów. Być może warto by było pojechać do takiego inkubatora przedsiębiorczości i powiedzieć: dzień dobry panu, ja mam taki pomysł na biznes, który nazywałby się fabryka kiepów, Kieppol. Kieppol. My po prostu, jaki koszt wyprodukowania jest niski, bo wystarczy chodzić i zbierać. GLH means great looking hair. Just spray GLH on and it instantly covers your bald spot, leaving you with great looking hair. And ladies with thinning hair or bald spots, GLH solves the problem instantly. GLH is not a paint or a cover-up. It's an amazing powder that clings to the tiniest hairs on your head. It actually builds on itself. Natomiast ja bym wolał pracować w fabryce jeży. Fabryka kiepów jest lepsza. Fabryka jeży. Próbuję wyobrazić sobie zastosowanie wyprodukowanego jeża. Mięsne tylko. Mięsne. Czyli produkujemy jeża po to, żeby go zjadać. Tak. Zawsze kiedy przyrządzamy go z Beatką, śpiewamy: mięsny jeż, ty go zjesz, ty go zjesz. Mięsny jeż, ty go zjesz, ty go zjesz. Czyli to by była walka z głodem na świecie. Albo żeby komary go obskakiwały. Zawsze jak widziałem jeże, ale takie real jeżys in the parks, real jeżys. A znowu ten angielsku twój. Yeah, real jeż. A ty jesteś światowy, to od razu widać. Yeah, koszula. I'm going to the park to see some jeżys, ne? Okulary. Yeah. Jesteś bogaty. Yeah. A gdzie masz łyżwę, Cezew?
A co ty robisz w parku tak dużo, że zdążysz jeża zaobserwować? No, kogo szukasz w tym parku? Znaczy nie, kiedyś byłem bardzo pijany w parku i obserwowałem jeża, bo nie umiałem chodzić. Po prostu spałeś tam dwa tygodnie. Dobra, ale teraz robimy, faktycznie robimy konkurs. Tym razem na poważnie, robimy konkurs. Drogi widzu, napisz w komentarzu, gdzie wolałbyś pracować. W fabryce jeży czy w fabryce kiepów? Komentarz, który nas najbardziej rozbawi, zaszokuje, będzie najciekawszy, zostanie opublikowany w następnym odcinku oraz osoba, która owy komentarz napisała, otrzyma dwa albumy CZF Szaman, Czas na Przełom i Bave w świecie plastikowych głów. Tak. I płaci za przesyłkę. I w wiadomości prywatnej zostanie podana cena tego albumu, którą również trzeba zapłacić. Nie, no dobra, jak wygracie, no to wygracie. Jak wygracie, to zapłacicie tylko za przesyłkę. Słuchajcie, no nie, to jest chyba pierwszy konkurs w świecie YouTube'a, w którym wygrywasz coś za żałość. Ty, ale w ogóle a propos takich startupów i udziwnień, to wiesz o tym, że są ludzie, którzy na przykład nie chodzą do restauracji, tylko chodzą do śmietników z restauracji, wyciągają chyba te żarcie, które oni wyrzucają i oni z tego przygotowują sobie żarcie na przykład? Now tell me, what's your pleasure? The best spaghetti in town. Ale to jest jakaś moda teraz? Tak, w Stanach takie coś się dzieje, u nas ponoć też chodzą po nocach ludzie jakieś wyrzucone. No bo taniej? Wiesz co, po pierwsze za darmo, nie? A po drugie nieraz w restauracji jakiejś czy gdzieś tam wyrzucą dużo. Dużo i nie jest dużo, jest też z tego tak naprawdę zepsute, można z tego skorzystać, nie? No. Wyobrażasz sobie chodzenie i szukanie jedzenia. Ale są tacy ludzie w ogóle po nocach chodzą i z latarkami, nie? Po świecą nocach, po bo gdzieś się wstydzą. No, a co? Wiecie skąd się biorą dzieci, bo nie ma prądu. Tak było za komuny, nie było prądu, to co mamy robić? No to dupcyli się pod kordłą. Mhm. Pod kordłą. Czyli generalnie dupcenie się wynika z braku prądu. No było tak przecież, co myślisz, dlaczego ludzie się rodzili tak za komuny? No bo było ciemno. No ciemno, bo czyli prądu tak, nie teoria, było. Teoria, którą przedstawiamy na dziś. Dzieci, najwięcej dzieci powstaje wtedy, gdy jest ciemno, bo się ludzie dupcą. Hey dad? Yes? Where do babies come from? Sex. Okej, okay, postać bonusa BGC znamy. I on mi ani mnie mrozi, ani ziębi. Znaczy mnie bardzo jakby grzeje. Jedna rzecz, która mnie jednak denerwuje, to jest to, że przez to, że na przykład pojawiają się filmy z jego próbami w internecie. Raz, dwa, trzy. Poznań jak się bawicie, łapy w górę! Jemu się wydaje, że robi hip-hop i ludzie niebędący w środowisku przez jego pryzmat, patrząc na tą muzykę, mogą sobie pomyśleć, kurde, jakie to jest łatwe. Nie, wiesz co, to w ogóle już mógłbym wyrzucić hip-hop do śmietnika. Jeżeli jakikolwiek człowiek, mający jakąkolwiek, nie wiem, świadomość intelektualną, obejrzy próbę bonusa BGC i powie, że to jest normalne i że to jest hip-hop. Damn, no. Sytuacja z życia wzięta. Siedzę sobie na wykładach i jakiś doktor, już nie pamiętam co to były za zajęcia, prowadzi, opowiada, mądry człowiek, nie da się ukryć. I w pewnym momencie, nie wiem w jaki sposób, bo już nie pamiętam, zeszła rozmowa na tory muzyki. I ten człowiek, doktor, powiedział taką rzecz. Ja nie rozumiem muzyki rap, ponieważ to wszystko, każdy z tych wykonawców jest identyczny, taki sam. Ja nie widzę w tym różnicy. Po co oni to robią? Powiedział to człowiek z wykształceniem, uczący, przekazujący wiedzę innym ludziom. I teraz ja sobie wyobrażam taką sytuację. Ten gość siada przed kompa i jakimś dziwnym zbiegiem okoliczności YouTube wyświetla mu filmik z bonusem BGC. On to odpala, wiesz, nie mając pojęcia na temat tej muzyki, uznaje go za zwykłego twórcę. Słyszy rymy, słyszy rap, widzi kolesia, widzi za nim głośniki. I tu wstawisz mems. Tym. No. Dobra? Dzięki. Jeżeli masz jakąkolwiek wiedzę na temat rapu, bo ten doktor myślę, że nie miał żadnej, choć on myślę, ale miał prawo nie mieć. Jestem daleki od tego, żeby powiedzieć, że jeżeli nie masz wiedzy, to się nie wypowiadaj. Jeżeli nie masz wiedzy, nie moglibyśmy rozmawiać wtedy na większość tematów. Tak, no tak, a no bo większość z nas, ja mu nie bronię się wypowiadać na temat hip-hopu, ale on nie ma świadomości tego, o czym mówi, więc jakby nie jest dla mnie w żaden sposób, no, autorytetem, tak? Więc on sobie może mówić, ja się uśmiecham, ale najgorsze rzeczy wychodzą, jak ty się w to wczuwasz i odpowiadasz mu, reagujesz kłótnią, tak? Reagujesz wojną. Okej, pan doktor może sobie myśleć, że każdy raper brzmi jak gówno i brzmi tak samo i mu puścisz bonusa BGC i dla niego to będzie oczywiste, że no tak, okej, to jest rap jak kolejny każdy raper. Inny.
Pamiętaj, jesteś doktorem, dyrektorem, srektorem, wykładowcą, wszystkim. Jeżeli nie masz jakiejś świadomości, to możesz być na pewne tematy debilem. Jesteś debilem tylko w temacie, powiedzmy, jednym, a w drugim nie. No to w tym temacie, w którym jesteś debilem, no to nie wchodź z debilem w kłótnię, tak? No bo po co? Bo on się nie zna. Zgadzam się z tobą w 100% i tu nie chodzi o to, że ja reaguję na takie rzeczy emocjonalnie, chociaż przyznaję, trochę mnie denerwują, bo jestem częścią tego środowiska i zależy mi na tym, żebym miał dobrą opinię. Chciałbym tylko dodać, że zależy nam na tym, abyście cały swój wolny czas poświęcali komentowaniu naszych odcinków. Tak. Tysiące komentarzy. Słuchajcie, troszkę poważniej teraz. Jeżeli uważasz, drogi widzu, że komary, ćmy, tudzież inne motyle zasługują na posiadanie własnych placów zabaw, subskrybuj. I to nie jest śmieszne, to się może wydawać zabawne, natomiast problem rośnie, problem się nasila. Komarów jest coraz więcej, one nie mają gdzie żyć. One wszystkie skupiły się przy rzekach, przy wodopojach, bo gdzie mają iść? No nie mają hoteli na przykład robotniczych. Ludzie mają hotele robotnicze, mają gdzie pracować. No komary gdzie mają pracować, gdzie mają spać? Dzieci też za dużo się nie trafia nad wodami w zimę. Takie jeże mają złe życie, bo mają długie kolce, natomiast krótkie łapki. Jak mi się przybije do tego kolca jakaś kupa i to śmierdzi, to jak to zdjąć? Grałeś może w symulator prysznica z tatą? Jest, jest taka gra. Nie, no to nie przejdzie. Symulator prysznica z tatą. No co, co nie przejdzie? Jest taka gra? No jest taka gra, symulator ty w to prysznica grasz? Z tatą. Ty nie, w to grasz? Widziałem to. Widziałeś to z perspektywy syna. Wrzucanie dziecka do przerębla nie jest dobre. Nie należy wrzucać dzieci do przerębli. Fabryka jeży.